Dzień dobry, moi drodzy. Kolejne nagranie. Już tutaj robię miejsce, a w nim szare, magiczne pudełko. Ale nie dajcie się zwieść, bo to pudełko zawiera naprawdę bardzo dobry przyrząd. Made in China. Ale czasami oni potrafią coś dobrze zrobić. Świetny, świetny, świetny przymiar. Znowu kawał aluminium. Wszystko obfrezowane, wszystkie krawędzie są mikro, taka R-ka dodana. Naprawdę estetyka high-endowa. Sprawdźmy sobie tylko. Tutaj mamy 5, tutaj mamy 14 mm. Kawał sprzętu. Biorąc coś takiego do ręki, wiecie, że nie jest to żadna zabawka, tylko normalne narzędzie do pracy. Tutaj mamy wyfrezowane takie miejsce, a tam w środku mnóstwo minimalnych otworków, nie? Myślę, że domyślacie się, do czego to już służy. Genialna sprawa. Jeśli nie chcecie się pomylić, nie mierzcie. Ja zawsze mówię, że dokonanie pomiaru, później, no nawet wezmę, nie wiem, jakiś najdokładniejszy liniał. Kiedy tutaj ustawię sobie, że od krawędzi do tego miejsca mam na przykład 20 mm, to te 20 mm jestem jedynie w stanie przenieść dokładnie nożem. Prawda? W ten sposób. Jakim cienkim rysikiem bym się nie posługiwał, to z tych 20 mm robi się nagle 20,5. Grubość grafitu, nie? To normalne. No więc od wielu lat posługuję się innymi, znacie Inkrę, przymiarami, a to jest kolejna rzecz, która zrobiona w Chinach za ułamek kwoty Inkry. Jak się tym pracuje? Myślę, że bardzo prosto. O tym wiecie. Cyk, 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 cyk. No i teraz narysujcie coś takiego z ręki, jakąkolwiek inną linijką. No nie da się, nie? No i właśnie o to chodzi. Tutaj ten podział nie jest tak jak większe, co jedna czwarta milimetra. Jest to bardziej, powiedzmy, użytkowe do normalnej pracy, ponieważ milimetr dzielić na pół, ja mam tutaj rysik, nie, milimetrowy, to już jest tak średnio, a milimetr dzielić na cztery części robi się już naprawdę niesamowicie rzadko, więc zrobiono coś takiego, co jest bardziej życiowe, powiedzmy. Szybkość pracy i dokładność to jest zaleta wielka takich liniałów. Chcę złapać 45 mm? Wkładam od razu 45 i jadę. Chcę mieć 50? Jadę. Chcę mieć 55? Zanim bym tutaj to dokładnie ustawił i przejechał, nie ma szans. Czyli praca tymi liniałami jest po pierwsze dużo bardziej dokładna, po drugie dużo szybsza. Także to mistrzostwo świata dla mnie. Powinny być te liniały jeszcze stopniowane, żeby mieć dużo większy zakres pracy. Polecam, polecam, jeszcze raz polecam. To jest coś, co trzeba mieć. Do zobaczenia wkrótce. Na razie.